Tata we mnie zaszczepił fajną pasję, której teraz nomen omen wróciły. Znaczy jazdę konną. Tutaj na pewno fajną więź żeśmy złapali. A to mnie fajnie ustawił w stosunku do tego zainteresowania. Myślę, że przyroda w ogóle i zwierzęta, bo to jest... No nie, konie. No to wiadomo. Więc konie są po tej linii. No. Zapach stajni, konie, blisko zwierząt, podotykać, wsiąść na niego i poczyścić. I że psy, bo zawsze było dużo psów, a Paweł jest psiarz. Też zawsze lubiał... No wypadły na Mazury z psami. Pójść gdzieś na jakiś spacer, gdzieś po przyrodę pozachwycać, a konie są takie właśnie blisko... Blisko przyrody, a jeszcze są męskie przytomne. Nie było przymusu. Nie, absolutnie. Takie wrażenie. Sam jakby dobrowolnie Paweł wskoczył na konie. Ale w momencie, kiedy pękałem, ty mi nie dawałeś jakby pęknąć, tylko chwytałeś, mówiłeś, jedziesz, nie ma co. Przewróciłem się, wsiadaj na konia, jedziesz dalej. Najlepsze są takie rzeczy, jak się człowiek uczy jakby w sposób naturalny, w sensie, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Taka stara powiedzenie chyba, że jest... rodziców. I w momencie właśnie przewrócenia, czyli słabej sytuacji, no to najciekawsze jest zbieranie się.